Sponsorem filmu jest firma Dr. Lecter. Dr. Lecter. Jedz z głową. Cześć was bardzo serdecznie, z tej strony Taxibon i dzisiaj wracamy sobie do naszego maltretowania i równania. Konkretnie na forum płaskoziemców się bawimy na całego. Tutaj mamy teraz kolejny przykład, temat, co możemy tutaj powiedzieć. Tutaj może już, żeby uniknąć tego, zaczniemy sobie od Sajfana. Co tam piszą? Co myślicie o tym gościu? Tak serio z tą kulą? To jest link do jednego z filmików z jego trylogii o płaskiej ziemi. No i deforumowicz. Link nie odnosi się do niczego kopsa. Głupimi linkami z serii 10 najgorętszych tematów, bla bla. No cóż. Płaska ziemia kiedyś też była gorącym tematem, więc to nie jest nic do tego. Hadze Mont 1000 jest faworyzowany przez utłacać w poszukiwarkę płaska ziemia. Agent NASA, samopis jego filmów źle o nim świadczy. Ja... niestabilny emocjonalnie, agenci zajęci reklamowaniem propagandy i dezinformacji, bracia masoni, garcy, takimi ludźmi, którzy się tylko fałsz. Ważnej analizy i przekłącie, to tylko słuchaj, po 17 minucie, wielkość słońca, niebie, a jego ruch, perspektywa. Kiedy jeszcze nie widziałem, ja w temacie, a wszystkim nie kanał, co myśli. Ja cały czas czekam, aż trochę jest kolokowych, znać mi, jak zachód słońca mógłby trwać ponad godzinę na równomiernie obracające się kuli ziemskie. 100 razy większe słońce powinno powodować przejście dnia w noc w moment, a nie trwać ponad godzinę. Jak do tej pory nikt z kulogłowych nie wyjaśnił mi tego, także sami ich nawet wytłumaczą zachód słońca na swoim fikcyjnym modelu. Później spróbują zrozumieć faktyczny. To ja już odpowiadam odnośnie tego zachodu słońca. Jaki sposób zachód słońca może trwać ponad godzinę na równomiernie obracającej się ziemskiej kuli? My znajdujemy się w Polsce. Na dosyć dużej szerokości geograficznej północy, tak mniej więcej między... gdzieś tak mniej więcej między w okolicach 53, 4, 2, 3, 4 stopnia szerokości geograficznej północnej. A jak pojedziemy sobie jeszcze bardziej na północ, konkretnie gdzieś na wybrzeże, to wtedy rzeczywiście można zobaczyć zachód słońca w pełnej krasie. A słońce stopniowo schodzi do poziomu morza, po czym się w niego zanurza. Dlaczego tak jest? Poziom morza ma wartość 0. Więc słońce ma długość zejścia w dół bez żadnych przeszkód po drodze, przez co może się bardzo ładnie schować pod horyzont. Ponieważ obrót Ziemi przenosi nas poza jego zasięg, a ponieważ my nie jesteśmy na równiku, bo na równiku zachód słońca trwa zawsze bardzo szybko. Zawsze jest bardzo szybki zachód słońca na równiku, tak mniej więcej. No maksymalnie kilka, góra kilkanaście minut w przesileniu jednym czy drugim. Letnim albo zimowym, dla niewtajemniczonych. Natomiast u nas słońce schodzi pod kątem i może trwać ponad godzinę. Zważywszy na zasady widoczności perspektywy, hiperboli perspektywy, tutaj odsyłam do poprzedniego odcinka, schodzeniu słońca pod kątem oraz faktu, iż poziom morza ma zawsze wartość 0. I jeszcze jedna rzecz. Zjawisko załamania światła, dzięki któremu słońce widać nad morzem. Kiedy to? Zawsze słońce widać nawet wtedy, kiedy jest już pod poziomem morza. I tyle w temacie zachodu słońca. Natomiast co do tego, nazywanie Sajfana gościem niestabilnym emocjonalnie, no to jest już trochę dyskwalifikuje całą dyskusję, bo to podchodzi pod ataki emocjonalne. I tyle tutaj mamy. Co my tutaj możemy jeszcze wziąć na przykład? Co możemy wziąć na przykład?
to, przez co Newtonowi krwawiło z oczu. Że niby grawitacja nie istnieje? Dobra, zabierzemy się za to. I przeczytamy, co na ten temat mówi nam Real World. Nie ma go na forum, więc jestem kryty. Grawitacja to naturalne prawo gęstości, a pewnie chcą powiedzieć, że jako spadło na głowę Isaaca Newtona, to nikt na świecie nie mógł wyjaśnić, dlaczego rzeczy spadają na dół. Rzeczy spadają na dół zawsze, po prostu człowiek wtedy nie zastanawiał się nad ideą. Po prostu przyjmował to twierdzenie bez dowodów, bo nie potrzebował tych dowodów. Nie potrzebował się pytać o świecie, po prostu jedyne, nad czym się zastanawiał, to nad tym, żeby przeżyć. Powód, dla którego obiekty spadają, jest taki, że są one gęstsze niż medium, w którym się znajdują. Powód, dlaczego obiekt się unosi, jest taki, że on jest mniej gęsty niż medium, w którym jest na przykład. Dlatego krople deszczu spadają poprzez powietrze, a bąbelki powietrza unoszą się poprzez wodę. Tu się akurat zgadzam. To jest, powiem, to jest rzeczywiście prawda. Gęstość medium, ale to nie zależy od prawa grawitacji. Philip Joly powiedział to wprost. I on nawet nie tylko powiedział, ale też to wyliczył. Ale do rzeczy, to za chwilkę. Dlatego kamień spadnie, a balon helu się uniesie. Dlatego kiedy wskoczysz do wody, nabierzesz powietrza do płuc, to utrzymasz się przy powierzchni, ale jak już się wypuścisz, to zaczniesz tonąć. Tak jest, ponieważ uczyniłeś swoje ciało mniej pławnym, wypornym, a więc masa Ziemi nie tworzy żadnej ciągnącej siły. I tu się zaczynają schody. Naturalna fizyka gęstości i wyporności determinuje to, że obiekt gęstszy niż medium otaczającego opadnie, podczas gdy obiekt niegęsty niż otoczenie, w którym się znajduje, będzie się unosił. Ale to nie ma żadnego znaczenia w stosunku do grawitacji. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Chociaż w sumie nawet nie trzeba sobie wyobrazić. Wystarczy sobie uświadomić, że człowiek też jest zwierzęciem dennym. Ponieważ my żyjemy na dnie tego wielkiego oceanu powietrza, który nas otacza i naciska na nas dzięki sile grawitacyjnej, wywołując na podłoże na poziomie morza ciśnienie o wartości mniej więcej 1013 hektopaskali, co zwykło się określać jako ciśnienie jednego bara, czyli jednej atmosfery. Jest to tak zwane ciśnienie w warunkach normalnych, którym raczej ciężko się kłócić. Warto też właśnie dodać, że ciśnienie to jest efekt pośredni, a nawet i można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że bezpośredni. Ciśnienie powietrza, a nawet i ciśnienie wody jest bezpośrednim dowodem na istnienie grawitacji. Teoria grawitacji. Grawitacja oznacza siłę. Siła, bo nie, nie, nie. Trzy razy nie. Teoria nie pochodzi od słowa teos. Nie pochodzi. Nie ma żadnej boskiej siły, która ci ciągnie. Jeśli jest, będzie ten stary zły kapłan cię dotykał. No nie ma żadnej boskiej siły, przecież to jest po prostu zwyczajna, klasyczna, newtonowska grawitacja, no. Czego ty nie chcesz zrozumieć? Wszystkie niepodtrzymywane przedmioty cięższe od powietrza mają naturalną tendencję do opadania z powodu własnego ciężaru. I to się zgadzam. Balon wypełniony powietrzem spada wolniej niż balon bez powietrza. Czemu? Uwaga, posłuchajmy. Balon wypełniony powietrzem zwiększa opór powietrza, spowalniając swoją prędkość opadania. W naszym naturalnym systemie wszystkie obiekty opadają i wznoszą się w zależności od swojej gęstości. Dzięki oporowi powietrza wszystkie obiekty o różnej gęstości oraz różnej wielkości oraz gęstości opadają w różnych prędkościach, aż do osiągnięcia prędkości końcowej, w której punkcie można usprawnić obiekt przez bardziej opływowy kształt, aby uzyskać większą szybkość. I tutaj to jest rzeczywiście zgodność z prawem grawitacji. Jest to tak zwane prawo swobodnego spadania, gdzie przedmiot porusza się ruchem przyspieszonym, swobodnie spadający przedmiot porusza się ruchem przyspieszonym, aż do momentu, w którym prędkość spadania
i siła grawitacji zrównoważy siłę oporu powietrza. Od tego momentu przedmiot spada ruchem jednostajnym. Swobodnie opadający obiekt zrzucony ze spoczynku, T, czas w sekundach, D, odległość opadania w metrach, V, prędkość, to nie jest prędkość, tylko przyspieszenie, sekundy kwadratowe, to jest wzór na przyspieszenie, a nie na prędkość. 9,81 metrów na sekundę kwadratową na ziemi na poziomie morza, nie tylko na poziomie morza, ale i do 10 km nad poziomem morza stała grawitacyjna też jest taka sama i wynosi 9,81 metra na sekundę kwadratową. Obliczanie odległości, a raczej tutaj znowu błąd, tym razem z mojej strony, to już przepraszam. Poprawnym określeniem tego jest przyspieszenie ziemskie. I wiem, że niektórzy mogliby powiedzieć, że przyspieszenie ziemskie to czas, w którym Ziemia przyspiesza od 0 do 100 na godzinę, ale to się odnosi do przedmiotów poruszających się w układzie inercjalnym, a Ziemia sama jest układem inercjalnym, więc tutaj przyspieszenie ziemskie to jest przyspieszenie w ziemskim polu grawitacyjnym. Obliczanie odległości pokonanej przez swobodnie opadający obiekt. Jedna druga przyspieszenie razy czas do kwadratu. Jedna druga razy przyspieszenie razy czas do kwadratu. Tak, po przekształceniu wzoru to się rzeczywiście wychodzi. Obliczanie prędkości swobodnie opadającego obiektu VF. I tutaj mamy problem. V, tu V, tu V. Skracamy, wychodzi, że F równa się T. Te można powiedzieć. Tutaj wiadomo. Z pomocą przychodzą nam reguły matematyczne. Gwiazdka, której nie ma, w cudzysłowie, oznacza mnożenie. Z matematyką ciężko się kłócić. Teoretyczna fizyka stworzyła falę grawitacyjną i modelowanie powłoki, aby zrekompensować zagwozdkę grawitacji, która jest bezwymiarową masą. To w końcu jest bezwymiarowa, czy jest wymiarowa, bo masa jest wymiarowa. Chłopie, powiedz mi coś. Grawitacja jest wymiarowa w końcu? Czy jest bezwymiarowa? Czy jest wymiarową masą? F razy ma. Siła równa się masa razy przyspieszenie. Wtedy w taki sposób też można liczyć energię potencjalną obiektu podniesionego na pewną wysokość. To jest masa razy wysokość obiektu. Masa obiektu razy wysokość, na jaką został podniesiony, razy przyspieszenie ziemskie, które jest stałe. No to tu się bierze ten pytanie. Wektorami są F i A, skalarem M, masa razy przyspieszenie albo skalar z wektorem. Matko, co za bełkot. Dlaczego to równanie obala grawitację? Nie można mieć zerowymiarowej masy pomnożonej przez dwuwymiarowy wektor, ponieważ nie równa się to trzywymiarowemu polu. Siła stała grawitacyjna razy zerowymiarowa masa razy zerowymiarowa masa podzielić na trzywymiarową długość między nimi do kwadratu. Nie można zredukować trzywymiarowej gęstości do zerowymiarowych mas. Tutaj mamy ponownie błędy merytoryczne. Trójwymiarów, jednowymiarowe jest położenie. Dwuwymiarowa powierzchnia. Trójwymiarowa objętość. A skalary to nie wektory. Wektory są jednowymiarowe, zawieszone w przestrzeni. Trzech wymiarów nie można zredukować do jednego wymiaru, ale jeden wymiar da się przetworzyć w inną jednostkę w jednym wymiarze. Gęstość w tym przypadku działa zgodnie z zasadą ciążenia. Zgodnie z grawitacją albo przeciwko niej. Nie można przywrócić masy do pierwotnego kształtu gęstości. Przede wszystkim dwa podstawowe pytanie. Co ma kształt do masy? I co ma do tego przywrócenie? Powiązanie masy i gęstości wiemy, że gęstość to jest masa przez objętość. Natomiast przywrócenie masy do pierwotnego kształtu gęstości. Co ten koleś mi tu bełkocze, no? Nie można podnieść do trzeciej potęgi zera. 0 do trzeciej równa się 0. I to już jest bardziej niż znane. To ja mogę wam przypomnieć. 0 do trzeciej równa się 0. 0 można potęgować.
Można też potęgować przez 0. Oczywiście nie powinno się potęgować 0 przez 0, bo to doprowadza do sprzeczności, gdzie 0 do 0 równa się jednocześnie i 0 i 1, ale 0 do 3 równa się 0, a 3 do 0 równa się 1. Prosta matematyka. Co to implikuje? To, że grawitacja ciągnie każdy obiekt, tworząc kolejny problem wymiaru fizycznego, kompensują przez dodawanie stałej do połysku nad problemem, który, kiedy to już nie działa, zmieniają stałą wartość. Jedynym określeniem, które w tej sytuacji można powiedzieć o zmienianiu stałej wartości, jest dodawanie kolejnych liczb po przecinku. Zwiększanie dokładności. Teoretyczne równania zwane są udawanymi. Nawet nie mam już... Jest dopiero 15 minuta, a już nie mam siły komentować. Fizycy teoretyczni to kolejny termin dla pisarzy fantastyki naukowej. Grawitacja zastąpiła abrakadabrę. Teoretyczne modele przybliżające rzeczywistość mogą być tylko sfałszowane, a nie udowodnione. Zarówno teoria heliocentryczna, jak i teoria grawitacji zostały zaprezentowane jako błędne. Aby wyegzekwować indoktrynację stałej grawitacji, masońscy astroszaleńcy rzekomo wzięli młot i pióra na Księżyc i pokazali, że oba wylądowały w tym samym czasie. Tutaj mamy filmik do tego. Obejrzymy sobie ten filmik. Albo nie. Bo jeszcze mnie za copyright pociągną, przepchnęli akta, więc... Nie. Jedynym problemem jest to, że Księżyc ma ciężar 1/6 Ziemi, więc oba obiekty musiałyby spadać z 1/6 prędkości, z jaką spadałyby na Ziemi, nie wylądowałyby w tym samym czasie. Uważam, że to dziwne, że nikt nigdy nie kwestionował tego eksperymentu, a zamiast tego mamy znowu więcej indoktrynacji, kontroli umysłu i sprzedaży śmieci heliocentrycznej Ziemi. Niestety to było już wielokrotnie udowadniane także w ziemskich warunkach ciążenia. Specjalnie do tego celu dostosowanej strukturze zwanej potocznie komorą próżniową. I tutaj mamy Dudek 4, głos zdrowego rozsądku. Ekspertami z próżnią, takim jak ten, co to niby udowadnia. Taki materiał filmowy z elementami w małej skali, które od niej mógł zostać zmanipulowany. Jak na przykład kostka może być malowana, wyglądała na ciężką. Magnetyzmu i diamagnetyzmu, przepraszam bardzo. Diamagnetyzm nie powoduje powstanie tak dużych sił. Diamagnetyzm to jest... Są najsłabsze siły magnetyczne, jakie można zaobserwować. Tyle tylko powiem. Oczywiście w zależności od skali i potrzeb nabierania ludzi, mam akurat wersję miniackiej produkcji rodem z Hollywoodu, w większej skali, wielki magazyn, gdzie dodatkowo przekombinowali z ujęciami, ukazując charakter procederu. Taki, że nie można wytworzyć idealnej próżni. No błagam, nawet w kosmosie nie ma idealnej próżni. Zawsze będzie jakaś część pozostałego składu medium powietrza, a więc zmniejszony zostanie opór do dolnych granic, ale nie zniknie całkowicie. Te eksperymenty są niedemonstrowalne tak, aby chociaż część mogła im się przyznieć w naszych życiowych doświadczeniach. Nie są powtarzalne tak, aby uznać je za cienną rzeczywistość, przecież są one tylko efektem produkcji wideo. Na zdrowy rozsądek do zastanowienia się nad wiarygodnością takiej nauki. Niestety wszyscy już dobrze wiemy, jaki zdrowy rozsądek kolesia Real World. Jak on funkcjonuje. Nie udowadnia niczego, ale ten eksperyment jest dosyć często powtarzany, niezmanipulowany i często wykonywany w domowych warunkach, więc po prostu zaciekawiło. Zbyt pochodne. Wiele dowodów na płaską Ziemię jest zawartych właśnie w filmach, a jednak wiemy, że są one prawdziwe. Same zdjęcia ani filmy nie mogą być na nic dowodem, bo nie są mierzalne, obserwowalne, powtarzalne i badalne. Więc dlaczego uważacie, że filmy na YouTubie stanowią jakikolwiek dowód? Odpowiedzcie mi to. Różowe smoki wałyskie na temat nakrakują, to nawet parę takich filmów zaznaczyłoby, że różowe smoki istnieją. Fakt, że woda zawsze jest równa i jest w poziomie, a to dlatego, że grawitacja działa do środka masy Ziemi, a środek grawitacji Ziemi leży w środku Ziemi, a nie poza nim. Dwa systemy ciśnienia nie mogą istnieć obok siebie bez solidnej bariery pomiędzy nimi, bo inaczej będzie równowaga, a w NASA i rząd nam mówią, że w kosmosie jest próżnia. No to jak to jest? W kosmosie jest próżnia. A siła grawitacji ziemskiej jest na tyle duża, że jest w stanie utrzymać masę. Pomimo bardzo małej stałej grawitacji. Rozumiem, stała grawitacji to jest bardzo mała.
ale wystarczająca, żeby obiekt wielkości planety miał w swoim obyciu, miał w swoim sąsiedztwie atmosferę i kilkanaście, a w przypadku Ziemi kilkaset tysięcy, ale to już mniejsza, orbitujących ciał. Z tym, że Ziemia właśnie ma Księżyca, naturalnego satelitę, który krąży sobie wokół Ziemi od dłuższego czasu. Jest tego setki na YouTubie, nie chcę wspomnieć w samym wideo. Ja absolutnie chcę promować Ziemi kulki. Ale coś tam skręcał z... Prosiłem cię, byś zaczął pełnych zapisów wideo z każdego kraju z danymi do analizy, a nie jakieś parę niemierzalnych minutowych szopek maskujących się jako najlepszy dowód naukowy potwierdzający próżnię kosmosu. I znowu, widzieć pyłek w oku brata swego, nie dostrzegać belki w swoim oku. Masz dostęp do swojego mózgu i tego rozsądku, pracując na obiektywnych faktach, możesz wykorzystać eksperymenty z wodą, by zbadać i potwierdzić, że jest zawsze płaska i równa. I tutaj niestety, to jest specjalna jest to nauka. Naturalna nauka, z którą każdy z nas może robić, nie potrzebuje jakiejś plakietki naukowca w białym fartuszku. Nigdy nie potrzebna była plakietka naukowca w białym fartuszku. Na dobrą sprawę taka plakietka pojawiła się dopiero w wieku XX. No, ewentualnie pod koniec XIX. Nieważne są te argumenty o braku danych, chęciach materiałów, krzanie małej skali, możliwość sfałszowania przyrządów poprzez pomalowanie, wykorzystanie magnetyzmu i diamagnetyzmu. Przepraszam bardzo, czy pióro jest magnetyczne? Czy pióro jest ferromagnetyczne? Nie. No właśnie. Drewniana kulka też nie jest ferromagnetyczna. Przechodzimy na następną stronę. To się robi coś. Masa Ziemi nie tworzy żadnej ciągnącej siły, wszystko zależne jest od gęstości, wyporności obiektu i medium, w którym się znajduje. Grawitacja zastąpiła abrakadabrę. Tutaj mamy zmianę. Jest tutaj piłeczka ping-pongowa, jak widzę, w naczyniu napełnionym wodą. Oczywiście piłeczka wypływa, pływa po wodzie, bo jest napełniona powietrzem. Bardziej gęsty obiekt, gdzie szybsze rozpadanie, żeby obiekty mniej gęste i dokładnie tak jest. Też go dwa różne obiekty o różnej masie, ale takiej samej objętości, a zarazem różnej gęstości, spadną z tej samej wysokości w tym samym czasie. Szklana kulka, jakie są wielkości kulki z plasteliny? Pamiętam, zrobiłem kiedyś taki sam przed eksperyment. Jak sobie kiedyś przywiozłem z wycieczki kangurka, dosyć dużego, ważącego około 90 gramów. Akurat traf chciał, że kangurek był identycznej wielkości co piłeczka ping-pongowa. Więc zrobiłem eksperyment, zrzuciłem obie kulki z wysokości metra, a później 1,5 metra. Efekt obala teorię grawitacji jako gęstości, ponieważ obie kulki spadły doskonale równocześnie. Nie spadną, to tylko cięższy młotek metalowy spadnie minimalnie pierwszy. Nie spadnie minimalnie pierwszy. Grawitacja to jest efekt objętości, nie gęstości, ponieważ balon napełniony powietrzem jest cięższy niż balon pusty. Można się o tym przekonać, ważąc te balony na wadze szalkowej, a później sprawdzając. No, widać w takiej sytuacji wyraźnie, że balon pusty spada szybciej niż balon pełny. No cóż. Większa masa zawsze uderzy o Ziemię pierwsza, nawet jeśli wysokość nie będzie wystarczająca duża do osiągnięcia prędkości stałej. Ze samą ilością steczek powietrza w niewielkiej odległości, to samo ciśnienie, tu się zgadza. Efekt netto mniej oddziałuje na cięższy obiekt i tu się nie zgadzam. Energia zależy od masy, więc na cięższy obiekt cząsteczki powietrza oddziałują minimalnie mocniej. Za to z tym samym efektem to się zrównoważy. Płaski papier i zwinięty papier. Zwinięty papier trafi na Ziemię pierwszy, ponieważ ma mniejszy opór powietrza, ponieważ ma mniejszą powierzchnię przed wiatrem. Jestem pewien, że jesteś tego świadomy. Zwinięty papier i kawałek żelaza w trakcie. Najpierw uderzy żelazo. Opór powietrza opadania zależy od masy obiektu i jego kształtu. Żelazo jest bardziej masywne, więc siła oporu spowalnia go mniej niż zwinięty kawałek papieru. Jakby tak kawałek papieru solidnie złożyć, to kawałek żelaza i to ta bardzo mocno złożona kartka i kawałeczek żelaza o tej samej objętości spadną tak samo.
Jeżeli masywne obiekty zostały zrzucone z małej wysokości, to nie mają wiele czasu, by przyspieszyć do prędkości stałej, a zatem różnice będą mniej widoczne. Wreszcie, że gęstość nie determinuje opadania i akurat ma awersję na ciężkie. A tutaj kosmiczne kule zostanie zablokowane. Od razu widać, że koleś jest przewrażliwiony. Tutaj to jest też ciekawy eksperyment. Puszki z napojami wrzucane do akwarium z wodą. Tutaj mogę powiedzieć, że napoje typu light są lżejsze od wody, a napoje zwykłe, słodzone cukrem, są cięższe od wody. Różnica jest właśnie w użyciu substancji słodzącej. W klasycznych jest dużo cukru, a w light jest znacznie mniejsza ilość słodzika. Płaska ziemia, żyj tym, oddychaj tym, ciśnienie powietrza. To ja mam takie pytanie do płaskoziemców. Co by się stało, gdyby w kopule zrobiła się dziura? Wtedy zgodnie z zasadą różnicy stężeń, w zależności od sytuacji, czy poza kopułą jest próżnia, czy ocean, wdzierałaby się woda albo próżnia, a pomijając to, niezależnie od tego, od wersji, uciekałoby powietrze. Praktyczna demonstracja. Częste pytanie, dlaczego tylko jeden kierunek? Zależy od tego na przykład, że hel unosi się do góry, a nie upada, więc nie zawsze jest jeden kierunek. I tutaj mamy kolejny błąd związany z niezrozumieniem fizyki. Wektor składa się z kierunku, zwrotu, punktu przyłożenia i wartości. Punkt przyłożenia to jest obiekt, w tym przypadku balonik z helem. Wektor zaś to jest prosta, po której się porusza. A zwrot to jest kierunek. I gdyby liczyć punkt przyłożenia jako rzeczywiście punkt, to zwrot jest półprostą. A kierunek jest prostą, a zwrot półprostą. Dlaczego miałaby lecieć w bok? Na kulistej Ziemi pewnie by się stoczyły w odkłań kosmosu. Tutaj wracamy do przypomnienia, że grawitacja działa do środka Ziemi, a środek grawitacji Ziemi leży w środku Ziemi, a nie poza nim. Dlatego jest jednolita stała grawitacji i dlatego jest jednolite przyspieszenie ziemskie i dlatego też właśnie atmosfera ma jednakową grubość, a przynajmniej w większości, bo wiadomo, że ruch obrotowy powoduje deformację atmosferyczną i na równiku jest grubsza. Wszystko, co posiada masę, opada prostopadle do płaszczyzny. I tutaj kolejny błąd. Gdzie jest środek masy dysku? Idąc tym tropem, jakbym sobie wziął dysk, na przykład chociażby dysk małej skali, jak płytę CD, to idąc tym tropem, niezależnie od miejsca, w którym bym podparł tę płytę, ona zawsze by się utrzymała w równowadze. A wszyscy wiemy, że tak nie jest. Więc grawitacja działałaby do środka dysku, więc w pewnej sytuacji dochodziłoby do takich kuriozów, jak na przykład opadanie przedmiotów równolegle do płaszczyzny dysku. Więc nie wiem, o co tu chodzi. O co chodzi z tym? O co z tym chodzi, no? Przecież środek grawitacji to jest punkt, a nie płaszczyzna. I grawitacja działa tak, że wszystkie przedmioty obdarzone masą lecą zgodnie z zasadą grawitacji najkrótszą drogą do jego środka. Najkrótszą drogą do punktu będącego środkiem grawitacji. I to będzie dla nas taką informację. Ja robię małą przerwę i za momencik wracam. A few moments later. Dobrze, jesteśmy z powrotem i tutaj mamy powstańcę. Tutaj mamy najistotniejsze naszej egzystencji w tej grze Matrixie. Może od razu po prostu można było po prostu od razu wszystko wywalić i powiedzieć, że Ziemia to symulacja, tylko że wtedy trochę nie ma sensu. Ale
Co mi tam? Stała grawitacyjna leży i kwiczyk zaczniemy manipulować z ciśnieniem atmosferycznym, a tak nie powinno być. I tak nie jest, ponieważ stała grawitacyjna jest stałą, a opór powietrza działa tylko dla odpowiednio dużych szybkości. Odpowiednio dużych szybkości, niestety. A temat ciśnienia atmosferycznego, a waga człowieka. Są tam obliczenia fizyków, które jednoznacznie zaprzeczają istnieniu stałej grawitacyjnej. Philip Jolly powiedział jednak, że tutaj się to nie zgadza w takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie. Bańka z rtęcią, 5 kg na dole. A później podtoczył pod to, nie wiem jak, ale to nieistotne. Podtoczył pod to kulę ołowianą o masie prawie 6 ton. Przez co kula ołowiana przyciągnęła bańkę z rtęcią siłą swojej grawitacji. 5-kilowa bańka z rtęcią, 6-tonowa kula ołowiu oraz ciężarek, który trzeba było dołożyć, żeby zrównoważyć siłę grawitacji oddziałującą z kuli ołowianej na bańkę z rtęcią. Dlaczego to musiało być zrobione na wadze szalkowej? Ponieważ zmiana wagi wynosiła 0,6 mg. Bardzo mało. I w ten sposób stała grawitacja została określona na mniej więcej 10 do minus 11. Drugim wątkiem w tym temacie jest to, skąd ta siła oddziałuje. Z góry czy z dołu? No, nie oddziałuje ani z góry, ani z dołu. To jest siła środka grawitacji należącego do fizyki, ponieważ nie żeby coś, ale zasada fizyki, prawa fizyki mówią nam jednoznacznie o wzajemności oddziaływań. Trzecia zasada dynamiki Newtona mówi nam o tym, że wszystkie działa oddziałują na siebie wzajemnie, czyli że jak Ziemia przyciąga nas, to my też przyciągamy Ziemię. Dlaczego my tego nie obserwujemy w obserwowalny sposób? Ponieważ Ziemia jest wielokrotnie cięższa od nas. I dlatego tak, jeżeli na przykład ja ważę dajmy na to 70 kg, a Ziemia waży, dajmy na to w uproszczeniu 10 do 24 kg. No to już chyba widać kto oddziałuje mocniej. Ciało cięższe oddziałuje na ciało lżejsze mocniej. To można wyraźnie widzieć, jak ktoś się mierzył z zapaśnikiem sumo na przykład. I co? Jeżeli z góry, to całe wyziewy Einsteina i Dalamusa, a właśnie takie przesłanki niesie jedno małe doświadczenie, którego się unika jak ognia. W basenie o głębokości 2 metrów zanurzamy płaski kamień, krawężnik o wadze 30 kg. Kamień na tej lince przyczepionej do wagi pod powierzchnią wody waży 20 kg, na głębokości jego metra waży też 20 kg, a gdy opuścimy go na samo dno, to o dziwo waży też 20 kg, a tak nie powinno być, jeżeli siła znajduje się pod spodem. Na nie powinien ważyć z powrotem 30 kg, bo pod sobą nie ma wody, która oddziałuje. Separuje go bezpośrednio od tej siły. W mojej opinii siła, która powoduje chronologię pierwiastków według gęstości o... Gęstości atomowej płynie odgórnie zza nieboskłonu. I tutaj mamy zasadniczy błąd myślenia. Rzeczywiście waży 20 kg, tylko że tutaj wchodzi nam jeszcze Archimedes. I siła wyporu oraz prawo Archimedesa. Rzeczywiście kamień jest znacznie cięższy od wody, więc zanurzony w wodzie może ważyć sobie te 10 kg mniej. Z tym, że te 10 kg wody... Ponieważ kamień zanurzamy w wodzie, więc te 10 kg wody nie znika, tylko jest wypierane przez kamień, przez co woda naciska na kamień, podnosząc go w górę o siłę równoważącą te 10 kg. To tak na marginesie, ale w ten sposób można bezproblemowo odbijać wszystkie eksperymenty i fałszy. A raczej nie tyle eksperymenty, ale po prostu fałszywe wnioski. Na wzorze V prędkość na Ziemi na poziomie morza jest prędkością prędkości metru na sekundę kwadrat. To jest prędkostka przyspieszenia, a nie prędkości. Że na prędkość swobodnie opadającego obiektu VF mnożysz prędkość razy czas i znowu wychodzi ci prędkość.
Prędkość razy czas znaczy tyle, co odległość w takiej sytuacji. Droga, prędkość, czas, podstawowe układy, prędkość to jest droga przez czas. Zresztą to można najprościej sprawdzić, wystarczy zobaczyć na prędkościomierz w samochodzie i na jednostkę, na jakiej jest napisane kilometry, czyli odległość, na godzinę, czyli czas. Tak jest w większości samochodów. Oczywiście fizycy mówią o bardziej miarodajnej w tej sytuacji jednostce, czyli metry na sekundę. Natomiast to nie jest wcale trudne, bo jedno się bardzo łatwo przelicza na drugie. 1 metr na sekundę to jest 3,6 km na godzinę. Dlatego, ponieważ obiekty mają taką cechę, że opuszczone opadają, więc najpierw mają czego? Przyspieszenie, aż osiągną maksymalną prędkość. Sekunda kwadratowa w jednostce prędkości, po prostu nóż się w kieszeni otwiera. Nawet jak nieskładany. Ponieważ masz stałą 97 metra na sekundę kwadrat, która odpowiada temu, w czym żyjemy, powietrzu atmosferycznemu. Jak zachowują się obiekty i inne przedmioty względem otoczenia, więc ta wartość jest niezbędna, by w takim medium, jakie jest powietrze atmosferyczne, obliczyć prędkość swobodnie opadającego obiektu. Jest to logiczne, jak spojrzysz na całość zapisu. Jest to logiczne, jak spojrzę na całość zapisu, tylko że całość zapisu jest z gruntu rzeczy błędna. Ponieważ tutaj mamy bełkot kompletny, jednostką prędkości jest metra na sekundę. Przyspieszenia metr na sekundę kwadrat. Natomiast to nie jest względem otoczenia, tylko względem ziemskiego pola grawitacyjnego. W wodzie działa ta sama siła grawitacji, która działa na nas w powietrzu. Tylko ośrodek jest inny, gęstość ośrodka jest inna, wyporność nas względem ośrodka jest inna. I dlatego tak to wygląda. Także żegnam ci trolling, bo jeszcze cię zdegradują w tej waszej psychopatycznej strukturze. Oj, widzę, że komuś tu nerwy puszczają. Pisane, że wyraźnie na swobodnie opadający obiekt, a nie na jego prędkość. To już tej pieszki w poziomie znowu bądź sam, że jak byk, że odnosi się do swobodnie opadającego obiektu, a nie rzuconego poziomo. Rzut ukośny to też jest swobodne spadanie. Tak, ponieważ swobodne spadanie w definicyjnym sensie fizycznym to jest takie spadanie, sytuacja, w której na obiekt działa wyłącznie siła grawitacji. Więc rachunek przeliczkowy, prędkość to przyrost drogi przypadający na przyrost czasu. Co to jest prędkości metra na sekundę? Chcesz manipulować i on przynosząc totalne bzdury, na które już ci odpowiedziałem, mogę powiedzieć po prostu, że to forum to jest pralnia. I teraz pytanie, nie wiem czego bardziej, czy mózgów, czy brudnych pieniędzy. Właśnie o prędkości 0 do 50 na godzinę. Zastanawiam się, to kilometra na godzinę, a nie kilometrach na godzinę kwadratową. No, równolegle do podłoża, prędkość na metra na sekundę, pyłowność się zaczyna spadać. Pojawia się składowa pionowa, która początkowo była równa 0. Ta składowa pionowa według ciebie jest na metra na sekundę kwadratową. Jak sumujesz wektorowo te dwie składowe w dowolnej chwili czasu przed upadkiem piłki, skoro jedna jest w metrach na sekundę, a druga w metrach na sekundę kwadrat. Dodatkowa prędkość będzie w jakich jednostkach? To jest pytanie, na które nam koleś nie odpowiedział. To oznacza, że ściemnia. No i można powiedzieć, że milczenie oznacza zgodę, aczkolwiek tutaj powiedział o niewinności. Udowodnił. I co mamy? Udowodnij na podstawie mocniejszych dowodów. Jedne, co trzeba w takiej sytuacji zrobić, to zmierzyć się z nim w bitwie na argumenty na udeptanej ziemi, ergo neutralnym gruncie. Udeptanej ziemi, ergo neutralnym forum. Inżynierii mechanicznej jest, jeśli chcesz utwardzić kawałek materiału, stal, żelazo, węglowy, rodzaj stali, wkładasz to pod ogień i podgrzewasz do czerwoności, aż zrobi się pomarańczowy. Także wiesz, że jest w właściwej temperaturze, aby go ostudzić. Więc następnie chłodzi się go w wodzie, by zamrozić molekuły do konkretnej formy. To tutaj jest utwardzenie struktury na zewnątrz materiału. To działa w takiej sytuacji na całą objętość. To skąd wiemy, że ten materiał jest we właściwej temperaturze, to zasługa magnesu. Umieszcza się magnes obok kawałka skali i kiedy staje się niemagnetyczny, to znaczy, że jest we właściwej temperaturze. Zasada tak zwanego punktu Curie. Metody prze...
temperaturę przejścia ferromagnetyka w paramagnetyk. To, co to mówi, to to, że materiały oparte na węglowym rodzaju stali, kiedy osiągną pełną temperaturę, to tracą magnetyzm. Oficjalna nauka mówi nam, że naszej Ziemi jest topiące się żelazo w oparciu o to, co wiemy, wychodzi na to, że jądro Ziemi nie może być magnetyczne, jak nam próbują, że jest. I tutaj mamy kolejny błąd myślowy. Grawitacja wynika z masy. A to, co jest w przypadku ziemskiego jądra, to jest tak zwany efekt Dynama. Jądro wewnętrzne Ziemi kręci się odrobinę szybciej niż cała Ziemia. I to generuje ziemskie pole magnetyczne, a nie grawitacyjne. Ziemskie pole magnetyczne w tym przypadku jest bardzo istotne. Dzięki niemu działa kompas. To wiemy. Kompas jest miniaturowym magnesem swobodnie obracającym się, wskazującym kierunek północ-południe, magnetyczne kierunki Ziemi i to się akurat, i tego się nikt nie czepia. Wzięcie słowa nauka w cudzysłów mówi nam, z kim mamy do czynienia. A mamy do czynienia w takiej sytuacji z manipulatorem, który chce nam wmówić, jak jest według niego, a nie jak jest naprawdę. I może po prostu sobie deptać, pluć i niszczyć naukę. Z tym, że to przypomina deptanie banknotu 500-eurowego. Możesz go deptać, miąć, ale on zawsze będzie tyle samo warty. Jakkolwiek byśmy nie maltretowali nauki, ona zawsze będzie działała zgodnie tak samo i będzie zawsze tyle samo warta. Kolejny raz mit kuli topi się w swoich kłamstwach. Tam nie ma żadnego mitu i tutaj to udowadniam, że nie ma mitu kuli. Zasada punktu Curie tu się zgadza, tylko topiące się żelazo, ale jądro wewnętrzne Ziemi to jest żelazo w formie stałej. Dlatego ono się obraca. I dlatego wytwarza efekt dynama, dzięki któremu działa kompas. I Ziemia jest dosyć mocno chroniona. Także ale nie tylko, bo jeszcze jest magnetosfera naszego największego sąsiada, czyli Jowisza. Ale to już materiał na inny. To już materiał na inną rozprawę, bardziej astronomiczną. I co? Grawitacja zależy od masy obiektu, a nie, że tak. Ja już po prostu powoli wymiękam. No dobra. Przed momentem byłem jedyną osobą w tym. Tutaj możemy jeszcze coś zobaczyć. Względność nie istnieje. Prywatny geocentryzm naukowy. Heliocentryzm kosmosu. Planetę Ziemia. Mamy oszukiwanie NASA. Słońce i Księżyc. Nowy NASA. Kosmos. Nieruchoma. Niezachwiana. Stacjonarna Ziemia. Jeszcze może zobaczę sobie coś ciekawego, może. Czy tutaj mamy? Światło jest jeszcze materiał, który ma wagę i podlega grawitacji. Może wyginać się pod własnym ciężarem i skręcać swoją drogę w oparciu o odległość oraz masę obiektu wzdłuż toru? W rzeczywistości nie tam, gdzie się wydaje, i że z tą nową geometrią gwiazdy muszą stać przeniesione znacznie dalej niż zakładano wcześniej. Bo tak było. Teoria udawana. A przepraszam, co można powiedzieć o teorii płaskiej Ziemi? Krzykaj udawanej kulisty Ziemi, udawaj grawitacji, udawaj kosmos, udawaj studii. No nie, teorii generalnej względności. Gdyby tak było, to nie byłoby sensu tworzyć żadnej instalacji typu wielkiego zderzacza hadronów. A przecież wiemy, że takie istnieją. Cień wokół Ziemi byłaby nie tylko kształcona, ale również skręcająca przez rotację planety. I to jest tak. I akurat się tak dzieje, że Ziemia że jest skręcane przez obrót Ziemi. I jest to jest to bardzo wyraźnie widoczne w przypadku tak zwanych wiatrów pasatowych. Stałych wiatrów. Wiejących od zwrotnika do równika z obydwu stron. I są one nieco wygięte przez tak zwaną siłę Coriolisa, z tym, że to nie jest siła, tylko po prostu różnica prędkości, ponieważ
Ziemia ma w takiej sytuacji zawsze jednakową prędkość kątową. Zawsze jednakowa prędkość kątowa, co przekłada się na różną prędkość liniową. Ja tutaj jeszcze przeglądam sobie, żeby znaleźć dowód, znaleźć punkt do dobicia na kolejny poziom rozprawy. Forumowicz czy gwiazdki? Jak moja własna żona mi nie wierzy, to nie wiem, jak można uświadomić innych. BOOM! BOOM! Tetris for Jet! No to pozamiatane. Na szczęście jest nadzieja, że nie wszyscy. Zobaczcie, jak ci idioci to myślą. Zostałem jednym z nich. Myśleć na siłę, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. To znaczy, że koleś jest niedojrzały, jest po prostu słaby. W takiej sytuacji. Geometria. Coś ciekawego. Szukam jednego z tych. Tutaj to nie było to. Nie możesz liczyć do nieskończoności, to się zgadzam. No cóż, ja teraz po prostu rozprawiam się. Chcę mi tutaj tak. I tutaj może jeszcze na zakończenie tego odcinka zobaczę na punkt dowodowy zobaczę po nagraniu. Dobra. Płaskość na wysokości morza. Każdy może użyć kamery z 20-krotnym zoomem i zobaczyć obiekt oddalony o 16 km. Matka kulowierców wcaliłaby obserwatora stojącego na plaży 20 metrów poniżej obiektu. Wyliczenia to działają, ale tylko jak jesteś na wysokości 0,0 i na takiej też wysokości masz widok. Jaka będzie krzywizna z odległości 10 mil, czyli 16 km? Następujące liczby to wysokość, z jakiej patrzymy, oraz zakryta wysokość do odległości 10 mil, bez uwzględniania refrakcji wysokości, z jakiej patrzymy. 10 mil, 16 km na 20 metrów. Kulowierca ma taką samą krzywiznę. Nawet jakby trzymał kamerę na wysokości 6 stóp, czyli 180 cm, to wciąż byłby za 32 stopami płaszczyzny. Kulowierca nie może zobaczyć spadku, ponieważ on żyje na kręcącej się kuli, która zawsze wygląda płasko. Odcinek kolisty zawsze wygląda płasko, ponieważ... tak nas natura wyposażyła w oczy. Takie oczy mamy, taką fizykę mamy, tego się nie zmieni. Wiersa dalej będzie twierdzić, że za 20-krotnym zoomem nie może dostrzec 10 mil. Kulowierca musi coś wyjaśnić. Nie może dostrzec 10 mil. Natomiast jest w stanie to zrobić w przypadku zjawiska, przypominamy o zjawisku załamania światła. Może to być nawet kilka stopni kątowych. Jaka jest wysokość łódki, rozmiary łódki, warunki pogodowe, odległość obliczona? Wysokość obserwatora 6 stóp nad poziomem morza, wysokość łódki 30 stóp, wysokość łódki nad wodą 6 stóp. Przejrzyste chłodno, widzialność 60 mil. Teraz do łódki przyjęte na 10 mil, łódka jest burtą do obserwatora. Skąd masz te informacje? Do widzenia, kulowierco. Na pytanie, skąd masz te informacje, zagrał metodę koniec gry. Poddał partię. Poddał tę partię logicznych szachów. Myślę, że perspektywa jako rzeczywistości do obalania ciebie. I już tutaj masz ich w dobrej pozycji. Łatwo można udowodnić się miał, stwierdzając po prostu, że perspektywa nie stawia w ten sposób pionowych linii, co widać na innych wysokich pionowych liniach, takich jak budynki, czy maszty, jest powód, dlaczego krzywa wieża w Pizie jest tak słynnym wzorem. To już mówiłem też wcześniej, że krzywa wieża w Pizie zapada się dlatego, że grunt się pod nią zapada. Przechyliła się, grunt się zapadł i się przechyliła. No cóż. I na pewno się odchyliłem, ponieważ mogłem pokazać zdjęcia wykonane w środku czterech wysokich budynków z kamerą skierowaną prosto w górę, co jest oczywiście bezużyteczne, ponieważ zmienia pionowe linie w osiowe linie. Pianymi twierdzą, że wszędzie widzą pochylone budynki. Nie widzę, jak mogą się z tego wydostać. Wystarczy tylko... tutaj przypominam wcześniej. Linia perspektywy to nie jest prosta. To jest hiperbola. Hiperboliczne linie perspektywy dowodem tego, że perspektywa nie działa. Czyli dowód tego, że linia jest... perspektywa jest hiperbolą, obala hipotezę płaskiej Ziemi. I w tym momencie po prostu wolę już skończyć.
bo czuję, że już dłużej tego nie wytrzymam nerwowo na dzisiaj. To tyle. Mówię do was Daxibon. Trzymajcie się, na razie, no i cześć. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcecie ze mną porozmawiać na tematy merytoryczne odnośnie płaskiej ziemi, próbować mnie przekonać, proszę bardzo, jestem otwarty na dyskusję, ale do przekonania mnie do płaskiej ziemi potrzeba tylko jednego dowodu, którego zresztą nikt z was, według waszego twierdzenia, nikt z was nie posiada. Potrzebuję zdjęcia krawędzi ziemi, ewentualnie miejsca spojenia z kopułą. Tylko tyle i aż tyle. I nie może to być sfabrykowane, bo potrafię zorientować się w oszustwie. Natomiast co do dyskusji, jestem zawsze otwarty w komentarzach. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.